vision. Hej siemanko, ja jestem DJ Breakdance i witam was w unboxingu przesyłki upragnionej, wyczekiwanej bardzo przeze mnie. Jest to procesor Intel Core i3-4170 o nominalnym taktowaniu 3,7 GHz. Dlaczego ten procesor był dla mnie ważny? Ponieważ, no jak wiecie, były te spadki, było mało trochę FPS-ów, między innymi w CS-ie, bo głównie w CS-ie właśnie się borykałem. Jak i też w pozostałych tytułach, takich jak Farming Simulator lub też Euro Truck Simulator. No i myślę, że dzięki temu procesorowi ta moja karta, którą właśnie teraz obecnie posiadam, rozwinie w pełni skrzydła, bo jak mam teraz tego Pentiuma, no to jest trochę battleneck. Także przystąpimy sobie teraz do unboxingu tego. Trzeba to bardzo... bardzo ostrożnie, oczywiście. Przesyłeczka oczywiście jest zapakowana w taki foliopak kurierski. Tutaj mamy jeszcze taśmę, ale to sobie weźmy na bok. I tutaj. Tu trzeba bardzo ostrożnie robić, ponieważ tutaj mamy jeszcze taką jakby obwalutę, zabezpieczenie takie. Także teraz właśnie, oj, i sercom naszym ukazuje się najpierw, czekajcie, jeszcze nie, dobra, teraz mogę wam to pokazać, jak to wygląda. Tak to, moi kochani, wygląda. W środku znajduje się sam box na procesor oraz tutaj taka zabezpieczająca, jakby to powiedzieć, no bańki takie, bańki, kurwa. Wyjmijmy sobie teraz nasz procesor. Tak on tutaj wygląda. Jest to właśnie Core i3 na moją podstawkę. Wiele osób doradzało mi, mówiło mi, weź ty Kubi piątkę, kurde. Ale moi drodzy, no, chciałem to mieć, tego procka jak najszybciej, no i tak trochę... Sądzę, że pomimo tego, że to jest tylko i trójka, to i tak jest to dobry zakup. Że na pewno się on opłaci. Także to tyle, no i widzimy się pewnie za niedługi czas. Bo albo to będzie oddzielny filmik, albo jeszcze właśnie go połączę, jak będę, prawda, montował ten procesor. Także co, trzymajcie się, na razie, no i pa, pa, siemaneczko.